Jedny taki. Jego chyba się nie uratuje. Zamarzł. Serio. Nie poprawisz go. No nie, bo spadnie całkiem. Pięknie. Ulubione. Mamy rzeczy na pizzę i na pierniczki. 9,40. Też nie lepiej. Ceny przerażają. O, patrz, to jest za 3. 2,30. Albo takie. Ja jestem za tymi bardzo. Bardziej mi się podobają. Trzeba będzie spróbować. My jesteśmy po zakupach. Kupiliśmy rzeczy na pierniczki i na ciasto do pizzy, bo bardzo dzisiaj będzie robił ciasto do pizzy. Już byliśmy w Rossmanie i kupiłam kilka rzeczy. I najważniejsze, kupiliśmy bazylię, którą musisz, Bartosz, trzymać, bo jej się coś stanie. Dziękuję. No i teraz jedziemy dalej do Lidla i do Actiona. To będzie, to nie będzie. To weź więcej. Dobra. Idziemy, Bartosz, po ozdoby? Nie, idziemy do Actiona. Tak. Chyba, że chcesz renifera. Na zabawkę. Myślę, że on szaleje. Nie, mam takie, miałam takie w Holandii, ja przywiozłam to i nie chciał się grać. Wyglądało to tak. Nie, po prostu nie chciał się, miał to w dupie. Nawet nie pił jedzenia? Nawet nie pił, nawet miał jeść, bo i tak wiedział, że dostanie. Ale się zastanawiam nad tym, czy by kiedyś później mu tego nie kupić. No, ale nie. Bo to duże i on drapie. A on tutaj nie ma drapaka. Co miał? Plan i pożyczył go już kilku swoim znajomym. Każdy. A tutaj bardzo zrobił ciasto na pizzę. Rośnie. To niech rośnie. Na jutro będzie. To jest pizza długo dojrzewająca. Więc na jutro idę. Takie dobrze uformowane kulki idą do lodówki. Bartosz kucharz uformował. Teraz idą do lodówki dojrzewać. Po 4 godzinach czas myć.